firma rodzinna generalnie jest dosyć dużą firmą. W tej chwili zatrudnia 1200 osób i ma 130 sklepów w całym kraju, ale głównie jest to zachodnia Polska. Nie przejąłem firmy, ponieważ od zawsze interesowała mnie inna branża, mianowicie związana z informatyką i nowymi technologiami. Przez lata gdzieś tam widziałem, jak pewne możliwości mi umykają. Rozwinęły się inne technologie, którymi się zainteresowałem. Skończyłem też studia informatyczne, więc myślę, że w dużej mierze nie przejąłem firmy, ponieważ miałem inną pasję. Nie dostałem jako takich środków finansowych na prowadzenie firmy. Duży kontakt miałem z ojcem, który jest prawnikiem i wielokrotnie pomagał mi wejść na odpowiednie tory. Na przykład kiedy zbyt emocjonalnie podchodziłem do pracy i denerwowałem się tym, że straciłem jakiegoś klienta, tym, że ktoś próbuje oszukać mnie w umowie. Po prostu sprowadzał mnie na ziemię, mówił, że to wszystko jest biznes i jakoś uspokajał. I pomagał mi też w kwestiach księgowych. Pierwotnie już na studiach miałem jakąś taką żyłkę do interesów i próbowałem znajomym i znajomym znajomych sprzedawać strony internetowe. Miałem na studiach oczywiście znajomych, którzy te strony internetowe robili. Chciałem iść w stronę stworzenia agencji interaktywnej. Niemniej jednak, kiedy pojawiło się pozycjonowanie, to były początki pozycjonowania 11 lat temu, stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawa usługa, która może pomóc firmom sprzedawać, zarabiać więcej, pomagać im się rozwijać. Bardzo mocno wierzyłem w tą usługę. No i to się okazało trafne. Jakie wartości? No to na pewno determinacja, pracowitość, niepoddawanie się. Oczywiście też uważam, że moi rodzice są dobrymi, uczciwymi ludźmi i myślę, że to też w jakiś sposób wyniosłem z domu. Staram się czasami nakierowywać mojego brata, który w tej chwili zarządza firmą, w kwestiach marketingowych czy rozwoju firmy, jeżeli chodzi o internet, ale nie jest to jakaś zdecydowana ingerencja, są to po prostu sugestie, informacje o jakichś nowościach i możliwościach, które się pojawiają. I czasami jestem konsultantem, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z marketingiem. Przyznam się szczerze, że to była może ta negatywna cecha, którą wyniosłem z domu, czyli to, że właściciel musi wszystko zrobić sam i sam wie najlepiej, ponieważ moi rodzice w ten sposób prowadzili firmę. Byli sterem, żeglarzem, okrętem i moi rodzice byli tak naprawdę wszędzie, na każdym stanowisku. I tak samo ja funkcjonowałem. I to trwało jakieś 6-7 lat, kiedy zorientowałem się, że tak nie wygląda prowadzenie firmy. Nie jestem w stanie dłużej tak funkcjonować. I wtedy zacząłem delegować zadania. Bardziej zaufałem ludziom i zacząłem budować zespół, który spokojnie pomaga mi w prowadzeniu firmy.